Drodzy Państwo, Światowy Dzień Popcornu, to miałam powiedzieć. I to dzisiaj właśnie obchodzimy. Zatem Daria Ładocha w naszej kuchni. Witam. Będziemy święcić popcorn. Czyli? Znaczy przede wszystkim popcorn mi się kojarzy z Andrzejem, ponieważ Andrzej prowadził wspaniały cykl o filmach. Ja za jego namową chodziłam na te wszystkie filmy i jadłam ten popcorn. Nie kryguj się. Ale ja nie mówiłem, że trzeba popcorn. Ale ja... Posłuchaj, to jest tak, że to się jednak łączy. I teraz tak, zawsze myślałam, że sobie szkodzę tym popcornem, no bo wiadomo, przetworzone, niedobre, ale wczoraj dotarłam do wspaniałych informacji, 7 powodów, dla których powinniśmy jeść popcorn. Ania, czy przychodzi ci na myśl jakiś pierwszy? Towarzyski. Towarzyski, jest tam wspaniała przekąska. Brawo. Tak. Co jeszcze? Duża zawartość białka. Okay. Popcornie. Tak, w popcornie. Aha. Trzecia, jest to prawdziwe ziarno, więc zawiera dużą ilość błonnika. Aha. A błonnik, jak wiadomo, pomaga na trawienie, wypróżnianie i w ogóle. Antyoksydanty, moi drodzy, również zawiera popcorn. I teraz tak, wszystko by było fajnie, gdyby nie zawierało to GMO, czyli musi być to czysta postać ziarna i wtedy rzeczywiście popcorn, jeszcze popcorn nie tuczy. Jedna szklanka 30 kalorii. Popcorn syci, ponieważ jest w nim duża zawartość powietrza i możemy go dużo jeść, a tak de facto jemy powietrze. No, więc teraz... GMO, no. No z tym GMO. Ale słuchajcie, teraz trzeba zrobić tak. Z jednej strony mamy popcorn, żywność przetworzona, wybuchająca, to ciśnienie. Z drugiej strony mamy popcorn i 7 powodów, dla których warto to jeść. I my teraz musimy złapać nasz zen. Których pierwszy jest najważniejszy, czyli towarzyszy. Zen. Dokładnie. Zen. I wyważyć. Z jednej strony Andrzej, film, kino, popcorn. Z drugiej strony... zdrowie, nieprzetworzone, marchewka, no i co tam jeszcze chcecie? Słuchajcie, przypomina mi się od razu to, co powiedziała moja Krysia, która poszła ostatnio na Dziadka do Orzechów, do Teatru Wielkiego. Aha. I spytała tatę, a popcorn? No ale oczywiście, że tak. Dzieci są już tak przyzwyczajone, że wszystko, co widzą. I to jest 8 powód. Tak, to jest można 8 tak to spuentować. Dobrze, Daria, za chwilę do ciebie wrócimy. Odpalaj tą maszynkę, dziewczyno. No a właśnie. Tak, bo tu jest taka maszyna, się poczęstować. Próbujmy, czy zadziała. Dźwięk, słychać, widać. No jak suszarka! Działa. Odsuszę sobie loka! Drodzy Państwo, dobrze, nasza maszynka wystartowała. My tymczasem zapowiadamy dwie piękne panie, Julię Chmielnik i Paulinę Młynarską. Tak jest. Które w naszej poczekalni rozgrzewają się dziewczyny. Tak, Stowarzyszenie Sanos Escobar. Stowarzyszenie Tancerek. To będzie premiera telewizyjna. Będzie to wydarzenie.